Witam Was serdecznie, kochani. Cieszę się, że chociaż w niewielkim gronie możemy być tutaj razem, aby studiować Słowo Boże. Temat, który dzisiaj wybrałem, to autystyczne dzieci Boga. Tekst, który był czytany na początku, albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. To dobroć Boża zmienia nasze życie. Gdybym zapytał Was, co jest taką najbardziej fundamentalną zasadą Bożego Królestwa, Bożych rządów we Wszechświecie, jakbyście mogli odpowiedzieć? Miłość, oczywiście. Nie spodziewałbym się, że odpowiecie coś innego. Czy jednak my jako ludzie jesteśmy autystycznymi dziećmi Boga? Co to w ogóle jest autyzm? Jest to taki objaw schizofrenii polegający na zamykaniu się chorego w świecie własnych przeżyć. Autyzm wczesnodziecięcy jest zaburzeniem czynności mózgu, w którym dziecko wykazuje zainteresowanie przedmiotami, a nie ludźmi i często nie jest zdolne do porozumiewania się za pomocą normalnej mowy. To jest problem z komunikacją, problem z relacjami. Problem autyzmu jest coraz większy na świecie. To są pewne statystyki amerykańskie już sprzed wielu lat, ale widać tendencję wzrostową. Jest taka historia, o której dzisiaj chciałbym opowiedzieć, która jest piękną ilustracją tego, jak Bóg traktuje nas jako swoje dzieci. Ta historia to ona jest również przedstawiona w filmie Przebudzenie Syna. To jest historia Rona Kaufmana. Ron Kaufman, urodzony w 1974 roku, w wieku 4 tygodni miał infekcję ucha, która była leczona antybiotykami i wywołała odwodnienie i długi pobyt w szpitalu. Lekarze obawiali się, że Ron straci słuch. Zaczął później wykazywać zachowania autystyczne. To jest jego osobiste świadectwo, jak możecie się domyślić. Ten autyzm wczesnodziecięcy odszedł w niepamięć. To jest historia jego dzieciństwa i wyszedł z tej choroby. Ale wspomina to w ten sposób. Kiedy zdiagnozowano u mnie ciężki przypadek autyzmu, moi rodzice byli zachęcani do tego, by traktować to wydarzenie jako tragedię. Cały ówczesny świat widział autyzm jako beznadziejny stan. Moi rodzice mogli spędzić swoje życie rozpaczając nad tym, że ich dziecko nie jest normalne. Wydarzenia biegły po spirali prowadzącej donikąd. Nic pocieszającego, ani też podnoszącego na duchu. Najpierw przyszły całe cykle badań, potem uścisk dłoni lekarza, potem opinie wypowiadane niczym wyrok śmierci, potem nowe testy, kolejny uścisk dłoni, takie nerwowe stukanie ołówkiem lekarza. Jak to powiedzieć tym rodzicom? W końcu diagnoza. Klasyczny przypadek dziecięcego autyzmu. Test na inteligencję IQ poniżej 30. Nie mam teraz czasu, żeby powiedzieć, jak niska to jest inteligencja. 100 to jest typowe IQ, ale to nie jest skala liniowa. To jest skala logarytmiczna, więc IQ 30 to jest jakaś tam dziesiąta promila najniższej inteligencji po prostu w społeczeństwie. Możliwa głuchota. Prognoza specjalistów była pewna. Autyzm określony przez środowisko medyczne w tamtych czasach jako nieuleczalne kalectwo na całe życie był jednym z nieodwracalnych i niezgłębionych skorzeń, z którymi moi rodzice nie mogli zrobić nic, absolutnie nic. Stąd ta nerwowość lekarza. Jak ja mam to powiedzieć tym rodzicom? Poinformowano ich, że autyzm to zaburzenie neurologiczne objawiające się w ciągu pierwszych 3 lat życia brakiem kontaktu wzrokowego, powtarzającymi się zachowaniami jak trzepotaniem, kiwaniem się, uciekaniem od ludzi, niezdolnością do okazywania emocji, komunikowania się, przetwarzania informacji, jakimiś rytualnymi zachowaniami, które się powtarzają. Miałem nigdy nie mówić, nigdy nie czytać, nigdy nie grać w baseball, nigdy nie miałem prowadzić samochodu, pisać wierszy, mieć przyjaciół, ani chodzić na randki. Jak inni autyści miałem być w swoim świecie. Pewnego dnia po wielkich wysiłkach mogłem nauczyć się ubierać i używać sztućców. Poza tym mój stan był beznadziejny. Najlepszą rzeczą, jaką można było ze mną zrobić, to umieścić w specjalistycznym ośrodku opiekuńczym, gdzie byłbym odpowiednio zarządzany. I tak mogłoby wyglądać życie Rona Kaufmana, ale Ron Kaufman miał niesamowitych rodziców. Jego rodzice byli naprawdę niezwykłymi ludźmi. Odrzuciwszy pesymizm, beznadzieję i rutynę specjalistów, rodzice zdecydowali uruchomić samych siebie.
patrząc na mnie, widzieli możliwości, a nie przeszkody. Widzieli cudo, nie horror. Patrząc na mnie, trzepoczącymi tego rękami, kręcącego talerzami, widzieli zadziwiającego chłopca, dotykającego nieba stworzonego przez siebie świata. Ludzie w najlepszej wierze, pocieszając rodziców, mówili: jak mi przykro, jaka to tragedia, jakie to dla was okropne. Ale moi rodzice czuli, że nie chcieli nigdy widzieć mnie jako tragedię w swoim życiu, czy też jako coś okropnego. Potrafili dostrzec piękno mojego ja i wybrali jego akceptację. Na tej zupełnie nowej koncepcji wyrósł domowy, ukierunkowany na dziecko program, który moi rodzice zastosowali wobec mnie. Sednem był całkowity brak osądzania, akceptacja i nastawienie pełne miłości. W praktyce moi rodzice nie widzieli mojego autyzmu jako wynikającego oraz wynikających zeń zachowań jako jakiegoś złego fatum. Akceptowali mnie zarówno kiedy czyniłem postępy, jak również wtedy, gdy zastygałem w swoim rozwoju. Kochali mnie bezwarunkowo, bez względu na to, czy ich miłość miała być kiedykolwiek odwzajemniona. To jest właśnie miłość, która przemienia. Przez 3,5 roku pracowali nade mną 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. W przeciwieństwie do specjalistów, których celem była eliminacja złych zachowań i uczenie dobrych, aby uczynić dziecko w cudzysłowie normalnym, rodzice szukali połączenia ponad tym wszystkim. Chcieli dotrzeć do mnie, budując most ze swojego świata do mojego. Most, który jednak miałem przekroczyć tylko i wyłącznie z własnego wyboru. Ta metoda nie tylko była bardziej humanitarna i pełna szacunku od tradycyjnych terapii autystycznych, ale posiada w sobie pewną logikę. Weźmy pod uwagę, co proponowali specjaliści moim rodzicom. Dzieci kurowane standardowymi metodami były psychicznie manipulowane wbrew swojej woli i karane, gdy nie stosowały się do założeń programu. Dlaczego dzieci autystyczne mają odczuwać najlżejszą nawet chęć dołączenia do świata, który jest dokładnie przeciwny temu, co one czy ktokolwiek z nas chciałby? Te dzieci żyją w swoim własnym świecie, zupełnie nie są zainteresowane kontaktem z otoczeniem. Tym dzieciom jest pokazywany świat naznaczony dezaprobatą, siłą fizyczną i całkowitym brakiem kontroli nad swoim otoczeniem. One na siłę są wciągane do świata normalnych, w cudzysłowie, ludzi. Kto by tego pragnął? Kto widząc to nie wycofałby się, czy też nie walczył przeciwko tej wrogiej rzeczywistości, do której ktoś chce mnie wciągnąć? Bardzo ważną formą aktywności z ich strony było dołączanie do mnie, cokolwiek bym nie robił. Gdy kręciłem talerzem, robili godzinami to samo. Gdy kiwałem się, też się kiwali razem ze mną. Te praktyki wywołały dużo krytycznych uwag otoczenia. Wielu specjalistów twierdziło, to jest najgorsza rzecz, którą możecie zrobić dla swojego dziecka, żeby razem z nim kręcić tymi talerzami, bo w ten sposób będziecie go tylko utwierdzać w tym, co robi, że to jest okej, to jest normalne. Wy mu tylko pokazujecie, że to jest normalne i tylko pogarszacie sytuację. Ale ci rodzice byli niesamowici. Oni mieli swój sposób dotarcia do świata swojego syna. Susie Kaufman kręciła talerzami przez 11 dni, zanim Ron popatrzył na nią po raz pierwszy. To jest niesamowite przeżycie na pewno dla rodzica. Próbuje nawiązać kontakt, on nawet nie chciał popatrzeć na nią, zupełnie w swoim własnym świecie żył i ona przez 11 dni kręciła z nim godzinami talerzami, bo to jest coś, co go bawiło po prostu, takie rytualne zachowanie, kręcenie talerzami. I on dopiero po 11 dniach po raz pierwszy popatrzył na swoją mamę. Barry Kaufman sprzedał swoją firmę reklamową, żeby mieć więcej czasu pracować z Ronem. Mój postęp przebiegał jako wolne zmiany przerywane gwałtownymi skokami i przełomami. Gdy miałem 4 lata, nie byłem już stymulującym się, milczącym, niekontaktującym, beznadziejnym przypadkiem, tylko towarzyskim, rozmownym i lubiącym zabawę chłopakiem. Energia, optymizm, miłość, poświęcenie, odwaga, którymi emanowali moi rodzice, pomogły mi wynurzyć się ze skorupy autyzmu bez jakiegokolwiek śladu poprzedniego stanu. Wyjątkowy jest sposób, w jaki rodzice postrzegali i reagowali na mój autyzm. To była po prostu miłość, która wzbudziła miłość. Z drugiej strony moi rodzice byli zupełnie nierealistyczni w postępowaniu ze mną. Ignorowali krytykę, lekceważenie, całe góry dowodów, że to na pewno się nie uda i próbowali dokonać czegoś niezwykłego. Czy przez to posiedli naturalną przewagę nad
cudzysłowie, realistami? Nie. Ale zobaczcie, czego dokonali, uwolniwszy swoje marzenia. Jeżeli coś jest możliwe i ja w to wierzę, dlaczego ktoś ma mi zabrać szansę na dokonanie tego, twierdząc, że jest to niemożliwe? Jest takie ciekawe powiedzonko Alberta Einsteina, człowieka, który miał nieprzeciętną inteligencję. On mówił w ten sposób. Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da. I jak myślicie, co? I on właśnie to robi. Ron ukończył studia, a obecnie kieruje Amerykańskim Centrum Terapii Autyzmu. Nie ma ani jednego wykładu, który prowadzę, mówi, w którym nie byłoby nadziei. Nadzieja prowadzi do działania, a bez działania dzieciom nie można pomóc. Także to Amerykańskie Centrum Terapii Autyzmu prowadzi taką terapię pod nazwą The Sunrise Program, czyli program Przebudzenie Syna. Intensywną, efektywną terapię dzieci i dorosłych z autyzmem. Co jest tutaj właśnie ciekawe, ta terapia oparta jest na tym, żeby nawiązać kontakt z dzieckiem przez właśnie powtarzanie, dołączanie do niego w tym, co ono robi, co tego dziecka interesuje. Dołączanie do rytualistycznych i powtarzających się zachowań dziecka daje klucz do rozwiązania tajemnicy tych zachowań i ułatwia kontakt wzrokowy, rozwój socjalny i włączenie się do zabawy z innymi. To była pewna ilustracja, bo w tym jest piękna duchowa prawda. Czy my jesteśmy takimi autystycznymi dziećmi Boga, którzy jesteśmy zainteresowani tylko swoim własnym światem? Jesteśmy zainteresowani przedmiotami, a nie kontaktem z naszym niebiańskim Ojcem. Kręcą nas sprawy materialne, sprawy tego życia. Jak Bóg starał się dotrzeć do nas jako Jego autystycznych dzieci? Bóg zrobił dokładnie to samo, co zrobili Kaufmanowie. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Słowo greckie, które tu jest użyte, Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, tak naprawdę to jest słowo, które oznacza rozbicie namiotu. Słowo po prostu z ciałem się stało i rozbiło namiot wśród nas. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię kempingi, bardzo lubię, spędzamy wakacje pod namiotem. To jest wspaniałe, to jest ten moment, kiedy przebywamy właśnie w tym rejonie, w tym terenie, rozbijamy namiot, to jest nasze miejsce. Aby kogoś poznać, co musimy zrobić? Bo co Bóg zrobił, żeby dotrzeć do nas? Bóg przyszedł na ten świat, wszedł w nasz świat, dołączył do naszych zachowań, do naszego sposobu działania, stał się człowiekiem. Oczywiście, aby kogoś poznać, musimy spędzać z tym kimś czas, ale musimy się też coś na temat tego kogoś dowiedzieć. Musimy dowiedzieć się, co dla tego kogoś jest ważne. Ja chciałbym się podzielić kilkoma cytatami z książki mojej ulubionej chrześcijańskiej autorki. To jest w ogóle niezwykła książka Życie Jezusa. Biblioteka Amerykańskiego Kongresu to jest jedna z najbardziej prestiżowych bibliotek amerykańskich, w ogóle jedna z najbardziej takich prestiżowych bibliotek na świecie. I tam, kiedy ludzie szukają jakiejś książki, która by opisywała życie Jezusa, to jest to jedna z najczęściej wypożyczanych właśnie książek na temat życia Jezusa. Tu jest piękna myśl na temat grzechu i Bożej miłości. Grzech zrodził się z egoizmu. Lucyfer, cherub nadzorujący, pragnął być w niebie pierwszym. To nam opisuje 14 rozdział Księgi Izajasza. Dążył do opanowania istot niebieskich, do odprowadzenia ich od Stworzyciela i pozyskania dla siebie ich hołdu. Dlatego przedstawił Boga w niewłaściwym świetle, przypisując mu pragnienie wywyższania samego siebie. Złe przymioty swojego charakteru pragnął przypisać kochającemu Stwórcy. Tym sposobem zwiódł aniołów, a następnie ludzi. Mówiliśmy na lekcji właśnie, jak to się stało, że i aniołowie, i ludzie przestali ufać Bogu. Dlatego, że szatan zastosował bardzo sprytną strategię. Doprowadził ich do zwątpienia w Słowo Boże i Bożą dobroć. I co jest tutaj niesamowite? Szatan sprawił, że ludzie patrzą na Boga jako na surowego i nieprzejednanego władcę, bo jest on Bogiem sprawiedliwości i wielkiego majestatu. I to jest prawda, Bóg jest Bogiem sprawiedliwości, ale Bóg jest Bogiem miłości również. W ten sposób pozyskał ludzi dla swej rebelii przeciw Bogu, a w konsekwencji noc niedoli spowiła świat. Dlatego, że w umysłach ludzi miłość Boża została wymazana.
Ziemię ogarnęła ciemność wskutek niezrozumienia Boga. Kiedy czytamy Księgę Izajasza, niedawno ją studiowaliśmy w naszych lekcjach szkoły sobotniej, tam mamy powstań, zajaśnij. Jest właśnie potrzeba, żeby ten świat był oświecony chwałą Bożą. Ziemię ogarnęła ciemność wskutek niezrozumienia Boga. Należało złamać zwodniczą moc szatana, aby rozproszyć posępne ciemności, aby świat z powrotem przyprowadzić do Boga. Nie można było dokonać tego siłą. Użycie siły jest sprzeczne z zasadami boskich rządów. Oczekuje on bowiem tylko służby miłości, a miłości nie można nakazać, nie można jej też wymusić siłą lub autorytetem. Tylko miłość może wzbudzić miłość. Znać Boga oznacza kochać Go. Jego charakter musi objawić się jako przeciwieństwo charakteru szatana. To Bóg właśnie wszedł w nasz świat autystycznych dzieci Boga. Tu jest ciekawa jeszcze myśl z książki Życie Jezusa. Gdyby Lucyfer naprawdę pragnął stać się podobny Najwyższemu, nie porzuciłby nigdy wyznaczonego sobie w niebie miejsca, gdyż Duch Najwyższego objawia się w niesamolubnej służbie. Ale Lucyfer pragnął posiąść władzę Boga, a nie Jego charakter. Chciał sam zasiadać na najwyższym miejscu i dlatego każdy, kto poddaje się Jego wpływom, postępuje tak samo. Nieuchronnie prowadzi to do wyobcowania, niezgody i zatargów. Panowanie staje się udziałem najsilniejszego. Królestwo szatana jest to królestwo oparte na przemocy. Każdy patrzy na drugiego jak na przeszkodę na drodze swego własnego awansu, względnie jako na odskocznię, z której można odbić się na bardziej uprzywilejowane pozycje. I aby Bóg mógł nam pomóc zrozumieć, jakim On naprawdę jest, aby wejść w nasz autystyczny świat zamkniętych w sobie ludzi, Bóg właśnie przyszedł na tą ziemię, aby okazać nam swoją dobroć, aby nas skłonić do tego, że miłość Jego wzbudziła naszą miłość. Albo może lekceważyć bogactwo Jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. To już jest ostatni tekst biblijny w tym studium, ale chciałbym jeszcze dwa cytaty mojej ulubionej chrześcijańskiej autorki z dwóch książek, które tworzą taki, można było powiedzieć, ciąg opisów, wydarzeń, planu zbawienia. Od książki Patriarchowie i Prorocy, aż do książki Wielki Bój. Pierwsze zdanie z książki Wielki Bój to jest taka panorama historii zbawienia, która przez opisy biblijne nas prowadzi z takimi rozszerzającymi komentarzami. Serdecznie polecam, naprawdę niesamowite myśli. Bóg jest miłością. Wiecie, to jest coś więcej powiedzieć niż tylko Bóg kocha. Bóg jest miłością. Nasza miłość wywodzi się z miłości Bożej. Jego natura i prawo są miłością. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Ten, który jest wyniosły i wysoki, który króluje wiecznie i którego drogi są wieczne, nie zmienia się. U niego nie ma nawet odmiany ani chwilowego zaćmienia. To są fragmenty tekstów biblijnych, które opisują, jaki jest Bóg. Ale ta pierwsza myśl, która tu jest, Bóg jest miłością. I to jest końcówka ostatniej książki z tej serii, która opisuje panoramę wydarzeń w historii zbawienia. Wielki bój skończył się, nie ma już grzechu ani grzeszników. Wszechświat jest nieskalany, panują w nim pokój i radość. Od tego, który wszystko stworzył, wypływa życie, światłość i szczęście na całą nieograniczoną przestrzeń. Od najmniejszego atomu do największego ciała we wszechświecie. Wszystkie żywe istoty i martwe rzeczy głoszą w swej niezmąconej piękności i pełnej radości. Bóg jest miłością. Czy chcecie przyłączyć się do tego chóru, który będzie wtedy mówił: Bóg jest miłością? Ja chcę i wam tego życzę również z całego serca. Amen.